Wspominałem o tym, ile trzeba mieć punktów styku klienta z marką, żeby ktoś dokonał zakupu. W tej chwili z każdym rokiem ilość tych punktów styku wzrasta. Jeśli chodzi o cykl życia klienta, pierwszy model to jest model, który składa się z kilku punktów. On jest dużo bardziej związany z tym, jakie działanie podejmujecie na stronie internetowej, jak się komunikujecie w internecie. Możemy go podzielić na uwagę, zainteresowanie, rozważanie, na intencje i potem po intencji musi być brak zakupu lub zakup. Może być zaangażowanie po zakupie, powtórzenie komunikatu i lojalność.